Łąką. I to też, Radek, od razu do Ciebie pytanie, bo Ty debiutowałeś, masz za sobą dwie walki w Formule MMA już, wywodzisz się z kickboxingu z K1 i Twój przeciwnik również. Natomiast pytanie moje jest prosto z mostu, ale czy to jest przeciwnik, którego się spodziewałeś, że będziesz walczył z zawodnikiem debiutującym, czy nie chciałeś kogoś, kto już ma jakieś doświadczenie, skoro dwie walki masz za sobą? Szczerze mówiąc, ja jakby jestem zawodnikiem i nie do mnie należy tutaj dobór przeciwników. Jakby myślę, że też jest to związane, że tak naprawdę moje doświadczenie w formule MMA jest tak naprawdę jeszcze niezbyt duże. Ja zacząłem trenować MMA w tym roku. Jest kilka miesięcy tak naprawdę treningu z przerwą na jedną walkę w formule K1. No także jeszcze wiadomo, że to doświadczenie, jeszcze tego doświadczenia się nabiera. Mam mocne podstawy tutaj strajkerskie i na tym polegam. Natomiast jeszcze jest wiele aspektów do poprawy i jakby z każdym treningiem czuję się coraz lepszy i myślę, że ci przeciwnicy z każdą walką oczywiście będą też tam coraz lepsi. No więc powiedz o tej przekrojowości, jak Ty się czujesz w parterze, jak elementy klinczu, zapasów? Teraz tak naprawdę dużo lepiej, dużo pewniej. Dzięki temu, że trenuję z zawodnikami w Warszawskim Centrum Atletyki, to jest jakby najwyższy poziom sportowy i na co dzień mam okazję z nimi trenować, sparować. Także wszystkie te płaszczyzny, jak zapasy, parter już mi idą naprawdę coraz lepiej, czuję się coraz bezpieczniej. Wiadomo, że w pojedynku oczywiście będę polegał bardziej na tym, żeby znokautować swojego przeciwnika, bo to robię już od wielu lat. Natomiast już jakby te wszystkie inne płaszczyzny są dla mnie coraz lepiej, jestem z nimi zaznajomiony i coraz bardziej sobie w nich radzę. To nie jest tajemnicą, że zawsze przyciągasz grono osób, którzy ci kibicują. Twój debiut na Torwarze, na twój debiut przyszło ponad 600 osób. To jest naprawdę duży wynik. Czy możemy się spodziewać, że teraz będzie pobity? Mam nadzieję, że teraz pobijemy rekord i będzie nas jeszcze dużo więcej i wszystko jakby cała otoczka sprzyja temu, że na pewno kibiców będzie jeszcze więcej, bo wszyscy, którzy byli na poprzedniej gali, wiedzą, że ten poziom sportowy i całe wydarzenie jest tak zorganizowane, że na pewno ci, którzy byli, nie będą chcieli opuścić, a jest jeszcze oprócz tego wiele nowych osób, które chcą zobaczyć, jak to wygląda na żywo, także spodziewajmy się naprawdę tutaj rekordu. Ja tylko przypomnę, że hala Expo jest w stanie pomieścić 3200 osób, więc jest tam zaplecze. Dobrze, Karol, co taki smutny siedzisz? Karol Celiński.